Jest to świetny piłkarz. Na pewno to, że zmarnował sytuację, doszedł do nich, był bardzo aktywny. Cały czas uciekał gdzieś obrońcom Atletico, to się też bardzo wysoko ceni. Natomiast czy jest piłkarzem na miarę Realu? Jeśli chodzi o potrzeby związane z posiadaniem na ławce rezerwowych takiego zawodnika, to na pewno tak. I Carlo Ancelotti miał pewne wątpliwości co do jego przydatności, bo rzadko dawał mu szansę dłuższej gry, nawet kiedy Benzema musiał odpocząć na przykład. Ten mecz takie wątpliwości rozwiał, natomiast czy jest to zawodnik pasujący do takiego podstawowego sposobu gry Realu Madryt, tutaj już są pewne wątpliwości, bo wydaje się, że napastnik w typie Karima Benzemy, lepiej grający tyłem do bramki na przykład, jest idealnym uzupełnieniem Cristiano Ronaldo, a przecież chodzi o to właśnie, żeby środkowy napastnik był kompatybilny z Cristiano. Czyli to też niekompatybilny nie jest, ale jednak obecność Czyli to wymusza duże zmiany w sposobie gry Realu w porównaniu z tym optymalnym, bo sposobem, który przyniósł triumf w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów.